W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Witam Was tym hasłem niedzieli, 16 niedzieli po Święcie Trójcy Świętej, wyjętym z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, z pierwszego rozdziału 10 wersetu, na tym internetowym nabożeństwie. Te słowa niosą nadzieję. Śmierć zniszczona. Życie i nieśmiertelność objawione. Spójrzcie jednak, siostry i bracia, śmierć wciąż jest naszym doświadczeniem. Lęk przed nią ciągle nam towarzyszy. A pandemia i kryzys klimatyczny sprawiają, że te lęki są wyraźniejsze niż kilka dekad temu. A w czasach apostoła Pawła śmierć zbierała obfite żniwo pośród ludzi, których dzisiaj uznalibyśmy za młodych. O czym więc apostoł mówi? Do tego słowa Pawła powstały w więzieniu. Apostoł Paweł znajduje się w trudnej i niepewnej sytuacji, ale mimo to pisze do swojego współpracownika, Tymoteusza, właśnie te pokrzepiające słowa, bo nie mówi o nieśmiertelności ludzkiego życia na ziemi. Mówi o tym, że śmierć nie jest już punktem wyznaczającym nasz los, bo Chrystus umarł i zmartwychwstał dla nas, sprawiając, że śmierć nie będzie końcem. I w ten sposób otworzył nam drogę do tego, byśmy zapanowali nad naszymi lękami. Dzisiaj spojrzymy na ten fragment drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, ale spojrzymy na niego przez pryzmat historii nam bliższej, historii marynarzy XIX-wiecznego statku HMS Essex. Życzę Wam błogosławionego czasu. Zaśpiewajmy pierwszą z pieśni. Czytam z psalmu 68. Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem i weselą się radośnie. Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu Jego. Torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach. Pan imię Jego. Radujcie się przed Nim.
Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność, lecz oporni pozostają w ziemi suchej. Błogosławiony niech będzie Pan, codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze, Sela. Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan Wszechmocny wybawia od śmierci. Uznajcie moc Boga, majestat Jego jest nad Izraelem, a moc Jego w obłokach. Straszny jest Bóg w świątyni swojej, Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony. Wsłuchajmy się w Słowo Boże. Słowo Starego Testamentu czytam z Księgi Trenów, z rozdziału 3, wersety od 22 do 26 i od 31 do 32. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca, znowu się lituje, według obfitości swojej łaski. Błogosławieni są, którzy słuchają i strzegą Słowa Bożego. Alleluja. Słowo Ewangelii czytam według apostoła Jana z rozdziału 11, wiersze 1, 3 i od 17 do 27. A zachorował niejaki Łukasz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie,
Oto choruje ten, którego miłujesz. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: ja mię zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu: tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Bądź pochwalony, Panie Jezu. Słowo Boże jest fundamentem naszej wiary. Dlatego złóżmy wyznanie tej wiary słowami kredo apostolskiego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z wami wszystkimi teraz i na wieki. Amen. W drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, w rozdziale pierwszym, w wersetach od 7 do 10 czytamy. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Wszechmogący Panie, prosimy Cię, dodawaj nam odwagi, abyśmy umieli głosić Twoją Ewangelię słowami, postawą i czynami. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie, co się dzieje, gdy strach rządzi człowiekiem? 20 listopada 1820 roku 20 marynarzy patrzyło na tonący statek. Nazywał się Essex. Był statkiem wielorybniczym, ale ten rejs nie zakończył się powrotem do portu. Essex został zaatakowany przez kaszalota, który wybił w burcie statku dziurę. Marynarze szybko zabrali nieco zapasów jedzenia i wody oraz proste przyrządy nawigacyjne na pokład 3 łodzi i wydostali się z tonącego okrętu. I w ten sposób tamtego dnia znaleźli się 3700 km od wybrzeży Ameryki Południowej. To był XIX wiek. Nie było żadnego sposobu na wezwanie ratunku. Ich rejs miał trwać 2,5 roku, zatem przez długi czas nikt nawet nie zaniepokoi się tym, że nie wrócili. Musieli sobie radzić sami. Marynarze stanęli przed wyborem, co zrobić, w którą stronę się udać. Najbliżej nich znajdowały się Markizy, oddalone o 1900 km na zachód. To odległość, jaką trzeba pokonać, by z Wrocławia pojechać do Barcelony. Kawałek drogi, prawda? Jak myślicie? Bali się? Zapewne tak, choć w tej historii zaskakujące jest to, czego bali się najbardziej. Bo wcale na Markizy nie popłynęli. Słuchałem kiedyś wykładu, podczas którego prowadząca, pisarka ze Stanów Zjednoczonych lub z Wielkiej Brytanii, użyła tego przykładu do opowiedzenia o strachu nieco inaczej. Powiedziała, że strach to opowieść, fantazja, wyobrażenie o przyszłości, o najgorszych konsekwencjach, jakie mogą nas spotkać. Może się sprawdzić, ale strach nie jest realny sam w sobie, bo jest w naszych głowach. Strach może wypływać z rzeczywistości, ale może też być od niej oderwany, a spowodowany tym, jak sobie opowiadamy świat. Niektóre z tych opowieści porywają, przerażają swoimi obrazami, inne są zwykłe i nudne. Która opowieść zrobiłaby na was większe wrażenie? O seryjnym mordercy czy o tłuszczu zapychającym naczynia krwionośne? A co jest częstszą przyczyną śmierci? Co bardziej przemawia do wyobraźni? Pożarcie przez rekina czy ukąszenie komara? Rekiny rocznie zabijają kilka osób. Komary – 1 000 000, roznosząc malarię, dengę czy zikę. Strach nie musi być racjonalny i jest potężnym narzędziem. Zygmunt Bauman mówił o handlarzach strachu, o ludziach, którzy wykorzystują strach, żeby wpłynąć na innych, zdobyć albo utrzymać władzę czy wpływy. Zauważcie, że mało kto mówi nam o tym, jak chce rozwiązać przyziemne problemy. Niskie pensje, długie kolejki w szpitalu, coraz bardziej widoczne skutki ocieplenia klimatu.
za to ciągle się nas straszy, bo przyjdą imigranci, czyli muzułmanie, i zabiorą nam naszą wiarę i kulturę. Geje, lesbijki i inne osoby LGBT+, zagrażają dzieciom i zniszczą nasz świat. PiS zniszczy nasz świat, PO zniszczy nasz świat. Ci drudzy, inni, ci, którzy mają inne poglądy niż my, oni zniszczą nasz kraj, nasz świat, nasze wartości. To są strachy, które codziennie są nam sprzedawane. Powiecie, polityka jest brudna i nie ma co się zajmować tym, co mówią politycy. Ale na końcu tych wypowiedzi zawsze znajdują się konkretne osoby, które z powodu strachu już nie są widziane jak ludzie, ale jak zagrożenie. I nie dotyczy to tylko polityki. Wiecie, my wszyscy wciąż podejmujemy decyzje w naszym życiu i również kierujemy się naszymi lękami. Marynarze z HMS Essex nie popłynęli na Markizy, bo podczas rejsu słyszeli plotki od innych załóg o kanibalach zamieszkujących te wyspy. Bali się, że gdy dopłyną na Markizy, to uciekną przed śmiercią na morzu po to, by zostać pożartymi przez jakichś dzikusów. Nieco dalej na północ znajdowały się Hawaje, ale bali się, że o tej porze roku mogą wpaść na potężne sztormy. Wybrali więc trzecią drogę, o wiele dłuższą. Zdecydowali, że popłyną do Ameryki Południowej. Nie mogli jednak płynąć wprost na wschód z powodu pasatów wiejących właśnie z tamtego kierunku. Musieli najpierw popłynąć na południe około 1600 km, by tam złapać w żagle wiatr antypasatów wiejących z zachodu i przepłynąć kolejne 4800 km do Ameryki Południowej. Zatem wybrali drogę trzy razy dłuższą, bo bardziej bali się kanibali niż tego, że zabraknie im zapasów i wody. I to ten strach zdecydował, gdzie szukali ratunku. Czym jest strach? To reakcja naszego organizmu na niebezpieczeństwo. Psychologowie odróżniają między strachem, którym reagujemy na jakieś konkretne zagrożenie, a lękiem, który może być irracjonalny, bardziej ogólny. Każdy aspekt naszego życia może zostać zatruty przez strach i lęk. Wiara i religia też. Strach przed odrzuceniem przez Boga, przed potępieniem i wiecznością, przed cierpieniem. Strachem łatwo motywować. A przecież kościoły są coraz bardziej puste. Coraz mniej osób znajduje w swoim życiu miejsce na wiarę i na religię. Jak dotrzeć do tych ludzi? Niektórzy odpowiadają, przestraszyć ich. I wydaje mi się, że często nie jest to uświadomiona metoda ewangelizacji, tylko coś, co wypływa z duchowości księży, liderów czy chrześcijan w ogóle. Religijny fundamentalizm i fanatyzm są dziećmi tego strachu. One działają na zasadzie, skoro się lękam, to muszę znaleźć coś pewnego, coś, co da mi absolutną pewność, że ten strach się nie ziści. Chcę się czuć bezpiecznie. Dlatego fundamentaliści w miejsce Boga wkładają Biblię i ją czczą. Dla fundamentalistów Biblia nie jest słowem Ewangelii, dobrej nadziei, ale instrukcją, której wykonywanie ratuje przed strachem. Dlatego wszystko w niej musi być dosłowne i prawdziwe. Świat stworzony w 7 dni? Tak musiało być. Potop zabijający wszystkie zwierzęta, poza tymi w arce? Oczywiście, że prawda. Z kolei fanatycy będą upierać się przy jednej, jedynie słusznej interpretacji i wypływającej z niej doktrynie. Będą mówić, że tylko ta albo inna instytucja kościelna gwarantuje zbawienie. Będą oceniać, kto zasługuje, a kto nie zasługuje na Boże miłosierdzie. Zagrożenie fundamentalizmem i fanatyzmem dotyczy nas, siostry i bracia. To nasze lęki, to nasz strach mogą nas zwieść na manowce. A gdy ulegamy strachowi, możemy skończyć tak jak marynarze Essex, którzy tak bardzo objawiali się kanibali z Markizów, że wyruszyli w dużo dłuższą drogę do Ameryki Południowej. I wiecie co? Zabrakło im jedzenia.
Ci, którzy przetrwali trudy podróży i nie zmarli z powodu wycieńczenia, żeby przetrwać, musieli sami stać się kanibalami i jedli tych, którzy wcześniej zmarli. Jest w tym ponura ironia, że ze strachu przed kanibalami marynarze weszli na drogę, która prowadziła do tego, że sami się zjadali. To tylko pokazuje, co się dzieje, gdy nie rozumiemy własnych lęków i gdy działamy tylko w oparciu o nie. Nie jest to coś, co pojawiło się w XIX czy XX wieku. Nie jest to coś, co tylko nam, ludziom XXI wieku, się przydarza. Dlatego właśnie apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Apostoł pisze te słowa, gdy przebywa w więzieniu. A w otoczeniu Tymoteusza zapewne znajdowali się tacy, którzy nie mogli się pogodzić ze stanowiskiem Pawła, że to nie uczynki, wypełnianie zakonu przynoszą zbawienie. Mogli wykorzystywać uwięzienie Pawła, by wzbudzić w Tymoteuszu wstyd i lęk. Może mówili, nie wstyd ci zadawać się z kimś takim. Przecież on jest w więzieniu. Ciebie też to może czekać. Odnosząc się do tego, apostoł pisze, nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym. Nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. To nie uczynki nas zbawiają. To nie my sami na podstawie tylko własnych sił decydujemy, co się z nami stanie. Bo to Bóg w swojej łasce nas wybawił. Nie musimy bać się, co będzie z nami czy z naszymi bliskimi po śmierci. I wyzwolenie z tego strachu daje nam możliwość, by zwrócić się w kierunku życia i świata, w którym jesteśmy. Bo to nie strach ma nas motywować, ale jak napisał Paweł, otrzymaliśmy ducha mocy i miłości i powściągliwości. Miłość i powściągliwość. Zaangażowanie i szacunek. Żeby je realizować w życiu, musimy otworzyć się na ludzi wokół i widzieć w nich coś więcej niż tylko zagrożenie. Nawet wtedy, gdy są od nas inni, pod jakimś względem. Nie możemy w każdym widzieć kanibala, bo nie rozumiemy tego, jak żyje. I w ten sposób, jeżeli wyzbędziemy się tych lęków, jeżeli nad nimi zapanujemy, to nie strach przed cierpieniem, zgubą i śmiercią będą naszym punktem odniesienia, a Chrystus, czyli miłość i łaska. To jest Ewangelia, jak apostoł napisał, objawiona przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na światłość wywiódł przez Ewangelię. Dlatego musimy być świadomi naszych lęków. Po to, by się im nie poddać. Po to, by nad nimi zapanować. Po to, by twardo stąpać na fundamencie Ewangelii. Bo to nie lęki są naszym kierunkowskazem, a nadzieja życia wywiedziona na światło przez Chrystusa. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, teraz i na wieki. Amen.
Módlmy się. Boże, objawiłeś się w Jezusie Chrystusie, by ukazać nam swoją miłość. Ta miłość jest źródłem naszej nadziei, że choć jesteśmy osobami dalekimi od doskonałości, to Ty nas nie odrzucasz. Pocieszaj i wzmacniaj nas w chwilach smutku, zwątpienia i żałoby. Napełnij duchem odwagi i mocy, gdy mierzymy się z wyzwaniami. Prosimy Boże, usłysz nasze wołanie. Panie, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Drogą, która wskazuje kierunek. Prawdą, która pozwala uczciwie patrzeć na siebie i świat bez upiększania, ale i bez rozpaczy. Życiem, czyli siłą do wykonania kolejnego kroku, nawet gdy się wydaje nam, że to jest niemożliwe. Niech Twoja życiodajna obecność towarzyszy nam przez wszystkie dni. Prosimy, Boże, usłysz nasze wołanie. Panie, wiesz, jak często przedkładamy wygodę i spokój ponad robienie tego, co powinniśmy. Prosimy Cię, daj nam odwagę, aby głosić Twoją Ewangelię, czyli miłosierdzie i szacunek. Naucz nas powściągliwości, abyśmy umieli odróżnić Twoją ścieżkę zarówno od fanatyzmu, jak i fundamentalizmu. Nie pozwól, by naszą radość z relacji z Tobą zatruł wstyd przed tymi, którzy Cię nie znają i przed tymi, którzy zamiast Ciebie czczą swoją pychę. Prosimy Boże, usłysz nasze wołanie.